Daleko jeszcze? Już dojeżdżamy. No, stary, pośpiesz się. Okolica nie wygląda zachęcająco. Wrzesień nie jest odpowiednim miesiącem, żeby móc poznać uroki Doliny Mgieł. Dziwna nazwa. Brzmi nieco tajemniczo, ale zapewniam pana, że przy dziennym świetle krajobraz wyda się panu po prostu wspaniały. Przynajmniej ja go tak odbieram. Od dawna prowadził pan interesy z Keltera? Interesy? Przyjezdni niezbyt orientują się w charakterze życia, jakie tu wiedziemy. Jeśli ktokolwiek osiedla się w Dolinie Mgieł, to nie po to, aby zajmować się interesami. Tutaj ludzie szukają odpoczynku, zapomnienia od zgiełku i pośpiechu miejskiego życia. Jak przypuszczam, tak było również w przypadku pana Steltera. Z tego wnioskuję, że pana praktyka notarialna nie przynosi dużych dochodów. Tak naprawdę nie są mi one potrzebne. 6 mil stąd mam własną posiadłość, która aż nadto zaspokaja moje potrzeby. Tak? Dlaczego więc prowadzi pan kancelarię? Na starość trudno się wyzbyć nabytych przez lata przyzwyczajeń. Swego czasu w Liverpoolu miałem praktykę adwokacką. Obowiązki, które wziąłem na siebie, nie są absorbujące. Moja rola sprowadza się jedynie do przechowywania testamentów tych, którzy uznali, że nadszedł czas ich sporządzenia. To wszystko. O, już dojeżdżamy. Prrr, mój stary. Gdyby pan był łaskaw otworzyć bramę. Z tej drogi dawno nikt nie korzystał. Cała zarosła trawą. Posiadłość na wzgórzu od dawna była niezamieszkana. Dopiero pół roku temu kupił ją pan Stelter. Niestety, niezbyt długo było mu dane cieszyć się urokami tego zakątka. No cóż, dom wygląda solidnie. Jestem przekonany, że po bliższym poznaniu nie zmieni pan zdania. Jak wiem, ostatnie prace remontowe przyczyniły się wydatnie do podniesienia jego walorów. Zobaczmy zatem, jak wygląda w środku. Proszę o chwilę cierpliwości. Jest 8:20. Według ostatniej woli zmarłego dopiero za 3 minuty będę mógł wręczyć panu klucze. Czy to ma jakieś znaczenie? Jestem obowiązany ściśle wypełnić polecenia pana Steltera zawarte w jego testamencie. Tak, rozumiem. Zapali pan? Nie, dziękuję, nie palę. Proszę wybaczyć, że spytam. Znał pan dobrze zmarłego? Tylko raz miałem przyjemność go widzieć. Przed miesiącem przyjechał do mnie złożyć testament. Był bardzo rzeczowy. Dokładnie określił warunki spełnienia swej ostatniej woli. Spędził w moim domu w sumie 30 minut, po czym odjechał. Więcej go nie widziałem. Nie będzie się pan bał jechać sam przez las? Jest już prawie ciemna noc. Bać się? Czego? Znam tu każdy kamień. A, myśli pan? Nie. Nasza okolica należy do najspokojniejszych w hrabstwie. Największe przestępstwo, które wydarzyło się tu przed 20 laty, to kradzież jagnięcia. Proszę się nie obawiać. Z pewnością cało i zdrowo dojadę na miejsce. Ale nadeszła już pora. Proszę, oto pańskie klucze. Jeśli pan będzie miał do mnie jeszcze jakieś sprawy... Nie sądzę, ale wiem, gdzie pana szukać. Dziękuję bardzo. Do widzenia. Do widzenia. I życzę pomyślności. No, ruszaj, stary. Wejdź. Nie stój w progu. Kto tu jest? Nie denerwuj się. Jesteśmy sami. A, co ten głośnik na biurku? Siadaj. Musimy porozmawiać. No, szkoda, że nie możemy się zobaczyć. No cóż, stary musiał być nieźle stuknięty. Przedtem te klucze, teraz to... Gdy otrzymałeś wiadomość o moim zgonie,
z zawiadomieniem, że dziedziczysz 40 tysięcy funtów, musiałeś być nieźle zaskoczony. Nieźle? Mniej bym się zdziwił, gdyby Tower Bridge zawalił się pode mną. Jednak, jeżeli dobrze się zastanowisz, dojdziesz do wniosku, że był to jedyny sposób ściągnięcia cię tutaj. Pieniądze zawsze zamykały ci oczy na przeszkody, których ominięcie doradzał rozsądek. Zacznijmy jednak od początku. 20 lat temu tworzyliśmy niezły tandem. Twój spryt i fantazja, połączone z moją inteligencją i precyzją, przynosiły niezłe dochody. Dotąd uważam, że sprawa Papadopoulosa, jak określiła ją prasa, to nasze szczytowe osiągnięcie. Timesy z tego okresu leżą przed tobą na biurku. 12 lipca 1968. Tajemnicza śmierć greckiego milionera. Zabiłem go wtedy w operze. W obecności 800 osób i nikt niczego nie zauważył. Sposób, w jaki zginął, pisali dziennikarze, świadczy o naigrywaniu się z prawa, które stanęło bezradne wobec zagadki morderstwa. Twoje pomysły zawsze uważałem za genialne. W tamtych miesiącach, ani tym bardziej później, nikt nie łączył tej sprawy z podporządkowaniem się greckich właścicieli floty tankowców interesom Interpacific, która w ten sposób zmonopolizowała przewóz ropy na Morzu Śródziemnym. Oporni armatorzy, którym przewodził niegdyś Papadopoulos, właściwie zrozumieli ostrzeżenie, a my zainkasowaliśmy 10 tysięcy funtów. No, sam przyznasz, że w tamtych czasach robiliśmy dobre interesy. Jednak po roku zawiodłeś moje zaufanie. Pewnego wieczoru, dokładnie 4 lipca 1969 roku o godzinie 21:30 do moich drzwi zastukała policja. Znali każdy mój krok od chwili, gdy wylądowałem w Atenach, do momentu, gdy wróciłem do Londynu. Jak myślisz, kto dostarczył im tak szczegółowych informacji? Siedząc w Carrington, miałem dużo czasu, żeby się nad tym zastanowić. Przestraszyłeś się, John, ludzi Papadopoulosa, którzy bezustannie węszyli wokół tej sprawy. Dałeś policji cynk, aby odsunąć od siebie podejrzenia idących naszym tropem Greków. Zawsze byłeś tchórzem. To niemożliwe. Czyżby stary zamierzał? Już chcesz mnie opuścić? Daj spokój, szkoda wysiłku. Jeśli przyjrzysz się dokładnie, szybko zrozumiesz, że nawet próba wyważenia drzwi nic nie da. Nie, nie, okna zakratowane. Jeśli wybijesz szybę i będziesz próbował wzywać pomocy, niewiele to pomoże. Dolina Mgieł to prawie bezludna okolica. Jak widzisz, jesteśmy skazani na swoje towarzystwo. Chociaż nie na długo. Widzisz stojący w rogu zegar? Powinien wskazywać 21:30. Podejdź do niego bliżej. Zauważyłeś? Właśnie ruszyło wahadło. Kiedy wskazówki osiągną północ, zginiesz. Och, zamilknij wreszcie! O, stajesz się nerwowy, John. Spokojnie, spokojnie. Masz jeszcze przed sobą 150 minut życia. Na wszelki wypadek ubezpieczyłem się i mówię do ciebie z innego głośnika. Na tym jednak radzę zakończyć demolowanie domu. Wiesz, że nie cierpię nieporządku. Choć formalnie uczyniłem cię spadkobiercą, jednak do północy ja będę tu panem. Przed sobą masz jeszcze 147 minut. Myślę, że przez ten czas będziesz miał się czym zająć. Co, John? John? To jakaś koszmarna pomyłka! Ja nazywam się Paul! Paul Ravik! Nie jestem żadnym Johnem! Tamten był... Ach, John!
Gdybyś chciał mnie opuścić wcześniej, to w szufladzie biurka znajdziesz pistolet. W magazynku jest tylko jeden nabój, ale dla ciebie wystarczy. Gdybyś jednak zdecydował się zaczekać do północy... Swego czasu opowiadałeś mi historię, kiedy palił się wasz dom rodzinny. Tylko ciebie zdołano uratować z płomieni. Dokładnie za 127 minut ten dom również się spali. Zrobiłem wszystko, aby fajerwerk sięgnął dna piekieł. Ratunku! Pomocy! Ratunku! Mimo wszystko chciałbym spoczywać w grobie z czystym sumieniem. Dlatego dam ci szansę. Z tego domu jest bezpieczne wyjście. Jednak zagadka, jak je odnaleźć, nie będzie prosta. Jeśli będziesz uważnie słuchał tego, o czym będę opowiadał, być może znajdziesz rozwiązanie. Chociaż wierzę, że to mnie uda się wygrać tę partię. O Boże! Co tu robić? Ten cholerny spadek, który przejąłem po stryjku Johnie, po co mi to było? Nie rozumiesz? To nie ja! To nie o mnie ci idzie! To stryj John, który nie żyje tak samo jak ty! Boże, co ja wygaduję? John, pozostałoby nam już tylko 102 minuty. Czy możesz zaczynać? Wezmę ten pistolet. Gdybyś przypuszczał, że ukryłem się przed tobą, podejdź bliżej schodów. W ich barierze dostrzeżesz wmontowaną fotokomórkę. Kiedy zaczniesz wspinać się na górę, włączy ona kolejny magnetofon. Oczywiście, jeśli tego nie zrobisz, będę milczał. Jednak przypominam, że czas będzie płynął nadal. Rzeczywiście, jest fotokomórka. No dobrze, że się zdecydowałeś. Chodź na górę. Tam będzie nam się lepiej rozmawiało. No wejdź. Jak widzisz, światło zapaliło się samo. Poznajesz sypialnię, Margo? Jest dokładnie tak samo urządzona jak tamta sprzed 30 lat. Widzisz? To coś znaczy. Jakaś wskazówka. Mówił przecież o bezpiecznym wyjściu, ale tylko stryj John mógłby coś zrozumieć. Ja nie mam o niczym pojęcia. Przypuszczam, John, że znalazłeś już pierwszy składnik łamigłówki, ale to dopiero początek. Pamiętaj, razem gramy o twoje życie, a ja też chcę wygrać. Może nawet bardziej niż ty sam. Zaraz, jak on powiedział, zrobiłem wszystko, aby... Fajerwerk sięgnął dna piekieł. Dna piekieł, dna piekieł. Piwnica? Piwnica! Musi to być piwnica! Te drzwi! To na pewno tu! Zatem jesteś na tyle głupi, aby tu przejść. Nigdy bym ciebie o to nie posądzał. A więc stary przewidział wszystko! W pierwszej chwili, pamiętając o twojej inteligencji, mógłbym pomyśleć, że to nie ty, John, tu zszedłeś. Biorąc jednak pod uwagę twoje tchórzostwo, jak zdążyłeś zauważyć, na środku piwnicy znajduje się stalowy sześcian. Wewnątrz jest mieszanka chemiczna, która łącząc się z tlenem da niezwykły fajerwerk. W środku pojemnika zatopiłem materiał wybuchowy z zegarowym zapłonem, który go zdetonuje dokładnie o północy. Drewniane deski, jakimi wszystko jest tu wyłożone, jak również i strop nad twoją głową, zapalą się dosłownie w kilka sekund. Prawda, że nieźle to wymyśliłem? A propos mechanizmu zegarowego, jego wskazówka ma już niewielką drogę do przebycia, dokładnie 31 minut. Sam przyznasz, że to niedużo. Jeśli chcesz nadrobić stracony daremnie czas, musisz szybko wrócić na górę. Do zobaczenia, John. Spotkamy się w pokoju przyległym do sypialni Margot. O Boże! Nie! Jestem w pułapce. Może co ja mam zrobić? To już chyba koniec.
co? Już chyba koniec. Dosyć na dziś. Aha. Już prawie 12. Kładę się spać. A, jeszcze budzik. Na 7 rano. A, dobrze. A teraz... Lulu. Co jest? Ktoś pisze? Ktoś pisze na mojej maszynie. Zaraz! Hej! Co pan robi w moim domu? Przecież... Ty cholerny gryzipiórku! Dlaczego nie skończyłeś tego opowiadania? Następnego dnia Times doniósł o tragicznej śmierci w płomieniach znanego autora opowiadań kryminalnych. Jak wynikało z oględzin miejsca tragedii, wśród zgliszcz znaleziono zwłoki drugiego mężczyzny, którego nie udało się zidentyfikować.